Witam serdecznie, kłaniam się nisko, Wojciec z tej strony i w dzisiejszym wspominkowym, przypominającym odcinku pogramy sobie odrobinę w Returnala. Nie będzie to cała seria. Kto tam śledził nasze kanały, ma świadomość, że tą serię skończyłem na poprzednim kanale. Ale do gry notorycznie wracam. Uważam, że jest to jedna z lepszych gier na PlayStation 5. Jedna z najlepszych gier, jaką w ogóle grałem. Pomimo tego, że ukończyłem już ją wielokrotnie, cały czas mam wiele radości wracając do niej. Oczywiście gra początkowo ma taką niefajną, odpychającą manierę, która powoduje, że wiele osób z tego co wiem zrezygnowało z dalszego grania. Wiele osób nawet nie próbowało w to grać. Był taki moment, że gra była dołączana do PlayStation 5 w momencie zakupu i można było za wszystkie pieniądze kupić ją w pudełku. Wiele ludzi zniechęciło się recenzjami, że to jest gra niezwykle wymagająca. Oj, zrobiłem. Jest trudna i w ogóle... Faktycznie ta gra nie jest łatwa. Oj. Ale radochy z niej jest co niemiara. Kto raz już wszedł w to bagno, to już z niego nie wyjdzie za szybko, to gwarantuję. No fuck! Dobra, Miecz Jedi zrobił swoje. Pan pudełko tutaj się przyczaił. Jak na zwykłe standardy dzisiaj zbyt dużo obrywam. O, tu jeszcze jest jakiś pan pudełko. Pan pudełko ma wyczesany designerski w ogóle kształt. Nie wiem, na jakich zasadach on się w ogóle porusza w powietrzu w tych swoich mało aerodynamicznych kształtach. Dobra, otworzył nam się tutaj. Strzelamy w takie taką kuleczkę. Ej, przewaliłem teraz. Dzięki czemu możemy się dostać. Ta kuleczka występuje w kilku miejscach. Czekajcie, a tu cycek, gdzie jest cycek? Tu jest cycek. Co nam teraz tu wyskoczy? Dyskownica. No to jest jedna z tych broni, których praktycznie w ogóle nie używam. Wygląda jak jakaś stara wyrzucona przez jezioro ryba. Oliwka na maksa. Zlazłem na dół. Powinienem teoretycznie wejść z powrotem, bo... Ale to wejdę, dobra, bo mam wrażenie, że tam coś pominąłem. Dawno tego biomu nie odwiedzałem. Chociaż jest to biom, który zrobił na mnie chyba największe wrażenie. Szczególnie na początku, gdy grałem, kiedy przez pierwszy biom nie byłem w stanie się przebić. Miałem naprawdę poważne problemy. I pamiętam ten moment, kiedy wszedłem do drugiego. Wow! Naprawdę zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Super. Dobra, oczyścimy. Oj, uwalnia powiększenie się w ogóle energii, to zmienia się pocisku. No nie wiem, nie bierzemy tego. Troszkę straciłem za dużo. Mało tego, że straciłem tego, tak patrzę, teraz spojrzałem na swoje zdrowie. Tak słabo to wygląda. Nie lubię być w takiej sytuacji. Nie mam ani sylsionu, ani niczego. Ale zaraz to naprawimy. Nie mam żadnego kurczania. Teraz przyjdziemy, spotkamy się z kolejną porcją wrogów. Czekajcie, bo tu są jakieś kuźwa skrzynki, a ja sobie tak lecę w ogóle na wariota. A, ale w związku z tymi, że są skrzynki, podejrzewam, wylecą z nich jacyś wrogowie. Czasami nie wylatują, czasami wylatują dobre rzeczy, obolity na przykład, ale bardzo często... O, nic nie wyleciało. Rekonfigurator fabrykatora. Dobra, nie chcę tego. Tutaj jak wskoczę, podejrzewam, miał pojedynek z jakimś wrogiem. Ej, jeszcze sobie uzupełnię odrobinę zdrowia. Troszkę za słaby mam tą broń. O, ty gnoju, żeś tu się przyczaił. Ej, nieładnie, nieładnie. Jakby ten... Strzał nic mi nie zrobi, gościu. O, troszkę za dużo mi schodzi czasu. Potrzebuję czegoś silniejszego. Muszę to gdzieś zaraz ogarnąć, bo będzie mega lipa. Czekajcie, bo to jest jakieś... Jakieś coś tu jest, proszę państwa. Aha, tu jest ta część. Tu nie możemy zrobić zrywu. Ja oczywiście mogę chodzić sobie po lawie, bo już mam ten
ciężką umiejętność, ale czy mi się chce tam iść? Nie chce mi się. W zasadzie to nie jest odcinek, który ma pokazywać, jak przejść dany level, tylko jest to odcinek, który ma pokazać, jak ta gra jest zajebiaszcza i że ci, którzy nie grali, to mają zagrać. Tym bardziej, że dzisiaj naprawdę już można ją wyrwać za niewielkie pieniądze. Ja kupiłem w premierę, kupiłem w cyfrze. Obecnie poluję sobie na jakąś fajną cenę w pudełku, bo muszę mieć, nie ma o czym gadać. Tam jest jakieś pudełko na górze jeszcze. Ej, muszę wrócić. Nie, dobra, nie wracam. Idziemy do przodu. Mam nadzieję, że jakaś fuzja fajna teraz wyleci. Tak naprawdę niewiele mnie interesuje. Pustostrzał, ewentualnie zgniły pluj. Ze zgniłym plujem, odpowiednio zmodyfikowanym, to ja tu sieję mega spustoszenie. Dobra, pan pudełko. Panowie pudełki. Panowie pudełki w liczbie dość mnogiej. Tutaj widzicie, mnie atakują. Nie jest to zbyt trudny przeciwnik. Zbyt trudny przeciwnik tam się rodzi teraz. O, już zaryczał. Nie wiem, co to będzie tym razem. A, to. Fuck. No, trzeba uważać. Tu już nie ma lipy, trzeba uważać. Dobrze jest się za czym chować. Na otwartej przestrzeni mogłoby być troszkę trudniej. Yeah, fuck. Dobra, zrobimy sobie tak zwaną rundę dookoła. Zaskoczymy gnoja. O, idzie mu, idzie. Będziesz kończył gnoju. Dobra, skończył. To by było na tyle. Wypluł z siebie jeszcze ostatkiem sił kółko. Kółko energii. Czy on wypluł coś dobrego? I zabójcza precyzja. Pustostrzał. 8 level, proszę Państwa. Reaktywność pocisków. Bierzemy oczywiście. Wow. Czy już będzie lepiej? Teraz nasi potencjalni wrogowie... Oj, bo tu mam ten. Będą troszkę szybciej padać na łeb. Pochłaniacz kinetyczny, kula zerująca, dobra, zostawimy. Ej, nie, odwrotnie. Ej, nie, bo jak tam chciałem trójkąta sobie wcisnąć. Mamy Sylfion. Czekajcie, widzę tu na mapie jeszcze jest jedna skrzynka, którą otworzymy. Jest, zgniły pluj, kurde, i teraz co? Zgniły pluj. Jedna z moich ukochanych broni. Dobra, bierzemy zgniły pluj. Ja wam pokażę, jak się tym działa. Bo ludziska często pomijają. A tu jest naprawdę mega. Nie trzeba się jakby specjalnie wysilać. Ale dobra, bo nie chcę być gołosłownym. Zaraz nam wyskoczy porcja przeciwników. O. Widzicie, wystarczy strzał. I generalnie... On ma jakiś kwas, czy jakieś inne badziewie. I koniec. Chłopaki idą na hita. Już mi się otwiera portal. Czekajcie, tu mam jeszcze tak samo Sylfion. Tu mam chyba Ether. Dobra, mamy. We have it. Po drugiej stronie też jest jeszcze jakaś lokacja, którą powinienem odwiedzić. To jest boczne wejście, nie, to też będzie miejsce Sylfion. Ale wejdziemy sobie tutaj. Czy ja to chcę otwierać? No niekoniecznie. Okej. Okay. Boli tu mamy troszeczkę, zobaczymy co nam teraz tutaj wpadnie. Ulepszenie ochrony, zwiększa ochronę, no to oczywiście, tu nad nie ma się specjalnie nad czym rozwodzić, zastanawiać. Soku fabrykatora. Przydałbym się jakiś fiolka Sylfionu w razie W, bo zaraz pojawi się wymagający przeciwnik. I z nim miałem naprawdę mega problemy. Czopkowate na początek. Wchodziłem w ten biom. Nie potrafiłem sobie w ogóle z nim poradzić. Tu już się widzicie, coś rodzi. Dobra, teraz przede wszystkim jak wchodzimy na nową lokację, to w miarę możliwości nie pchamy się do środka, znaczy do przodu. O.
tylko po kolei wybijamy przeciwników. O Jezus, niedobrze. Oj, za słaby chyba jesteś troszeczkę jeszcze. Dobra, chyba zdechnie za chwilę. Dobra. Bo w miarę jak będziemy coraz głębiej wchodzić, to będą się rodzić nowi przeciwnicy. Czyli najlepiej stanąć sobie na początku, wybić i potem zapierdzielać do przodu. Ja tak zrobiłem zawsze, taką miałem taktykę. Bo jak wparujemy od razu na środek, to wszyscy się tutaj zrodzą i będą nas atakowali. Dobra, mamy. Tu jest ten jeszcze. Kurwa. Z tym mam zawsze jakiś lekki problem. Sylwionowa żywica. Okej. Okay. Obadamy tutaj temat. Jakaś skrzynka gdzieś się czai. Tam chyba się czai skrzynka. Tak, tam się czai skrzynka. Czyli jak tą zrobić skrzynkę? Tędy. A cóż nam zaproponuje skrzynko? Podejrzewam... A nie, tachionowego to ja nie chcę. Tachionowe są jakieś takie... Mamy klucz? Nie mam klucza. Srał to pies. Dobra, skaczemy, zobaczymy co będzie. Fuck! A, niewiele mamy obolitu. Interakcja. Fabrykator. Pochłaniacz kinetyczny. Chłodziwo ataku alternatywnego. Bariera energii. Fiolka sylfionu. Dobra, biorę fiolkę sylfionu. Zawsze się przyda, jedna w zapasie. Okej. Okay. Na więcej nas nie stać, także spadamy. Nie ma kasy. No many. Teraz będzie jakaś pewno giętka przeprawa. No na pewno. Coś pusto. Aaa! Pudełki, pudełki, pudełki. Daj, tamten się jeszcze znalazł. Ging, noju. Oj, tu chyba jest więcej. Czekajcie, spróbujemy z alternatywnego mu przywalić. Już po nim? Dobra. Nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy padł na ryj. Kula eksterminacji odczepia wszystkie pasożyty. Ja pasożytów sobie nie przyklejam. Także jakby niespecjalnie. Ej. Działka. Zobaczcie jak mu schodzi. O, fuck. Dobra, zdążyłem mieczem Jedi wykończyć. Dobra. Zlajzło mu. Co my tu mamy? Jakaś propozycja. Zgniły pluj, ale zgniły pluj, zasięg rozbryzgu mu się tylko zwiększa. Sprężyste gnicie. Nie, no dobra. Kusząca propozycja, ale zostanę obecnie przy swoim. Dobrze sobie tym radzę. Dobra, teraz będzie próba kolejna. Zejdziemy w dół, zobaczymy co nas tam czeka. Jak za dobrze nam idzie, to najczęściej czekają nas tutaj wrogowie. I tak grubo zmodyfikowani. Nie, z tego wyra nie skorzystam. Ma czerwony tutaj cycuszek. Najprawdopodobniej stałoby się coś ze mną niedobrego. Kompletnie mi to niepotrzebne. Trzymam się w miarę sensownie w kupie, także dziękuję bardzo. Okej. Okay. Czekajcie, bo tam jest jeszcze jakieś niebieskie dźwiory. Wypadałoby tam wpaść z wizytą. Czemu ja tu nie wpadłem wcześniej? Jest tu wiele rozwidleń, dlatego... Ja często, gęsto sobie wracam później. Warto generalnie, grając tą grę, oblecieć całą mapę, żeby sobie maksymalnie upgrade'ować postać. Później z bossem to się naprawdę przydaje. Bez sensu jest przebiec po prostu przez biom na wariata i później startować do bossa. Nie ma to najmniejszego sensu. Najczęściej kończy się do deadem. Chociaż ja teraz to może już bardziej wprawiony w bojach szybciej bym sobie poradził. Ale na początku to były masakryczne gehenny. I prawie się odbiłem.
Dobra, nie ma sensu tu biegać, ja wiem generalnie z czym się wiąże ta mapa. Znaczy ten element tej mapy. Pieprzam dalej. To jest fajnie, jak się wchodzi pierwszy raz i te wszystkie hologramy są nieodkryte, można sobie poczytać, pooglądać. Fajny klimat. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Oj, i rodzą się. Rodzi się do nam jakiś pan. W ciężkich bólach. Zobaczymy, któż to będzie tym razem. Dobra. A, ta faja. To jest właśnie ten przeciwnik, którego najbardziej nie lubię. Oh, fuck shit. Pan Kosmita. Pan Kosmita jest bardzo wkurwiający. Oh, fuck shit. Masz gnoju, spadaj na drzewo. To by było na tyle. Na początku z panem Kosmitą w ogóle sobie potrafiłem radzić. Wyrzutnia pirobomb. Nie, ja dziękuję. Wyrzutnia pirobomb nie lubić. Nie lubię wyrzutni pirobomb. Czy jakby tu wszystko? Wszystko wymacane. Tu będzie jakiś cycusiek jeszcze. Tylko teraz go znaleźć. A jest kuleczka. Kuleczka doprowadzi nas do miejsc, do której nie mieliśmy dostępu. Tutaj nie pamiętam z której strony nam się trzeba było dostać. Poczekajcie. Dobra, z tamtej. Jest! Cycuszek. Nie tak! Dobra, otworzymy. Było zamknięte, mam eter. Zaryzykuję. No nie! Kula translokacji wywala nas po prostu w jakieś przypadkowe miejsca. Walić to. Dobra, teraz będziemy mieli troszkę zręcznościowe skakane. Nie, może jakiś szan... O, znaleźliśmy kalibrator, także się opłacało się wdrapać. Naprawdę szczerze żałuję, że twórcy gry nie stworzyli żadnego DLC do takiej części. Masakra. Nie wiem, czym to było podyktowane. Ej, bo ja coś zamieniłem na coś. Siewnik obolitu. Tam jakbym teraz szedł, to znowu tu nie doskoczę. Dobra, najpierw tu. Ale nie mamy eteru już. No nie mamy eteru. A podejrzewam te... Ta cała przebieżka po całym tym terenie. No mogłoby to sugerować, że w tej skrzyni znajduje się coś ciekawego. Ale już się tego nie dowiemy. Czekajcie, bo ja tam powinienem chyba się udać. Sprawdzę sobie tutaj tą lokację. A i zaraz będzie... Tak, będą strzelać tu. Zobaczymy, where now? Nie, ale to jest miejsce, z którego przyszedłem. Także jakby ciąg dalszy to będzie tam, gdzie byłem. Dobra, idziemy. Damy radę. No. Oh, fuck. Mam jeszcze zielony Sylfion. A, do nas nie. A gdzie teraz mamy przejść? Aha, tutaj. A tej lokacji jakoś nie kojarzę za bardzo, powiem wam szczerze. Może dlatego, że dawno już biomu numer 2 nie odwiedzałem. Bardziej skupiłem na biomach 4, 6. I pewnie dlatego. And what now? What now? Żeby aby to wszystko? Nie, no nie, naprawdę? Powinno być jakieś sensowne wyjście z tego. Chociaż tutaj już do góry to jakby nie za bardzo. No dobra, spadamy stąd w takim razie. Paduwa. Oh, fuck. Żywym ja tego życiem nie przypłacił.
Czyli musimy się tepnąć gdzieś mocno w tył. Bo tu jakby niespecjalnie już niczego nie odnajdziemy. Tam były jakieś rozwidlenia i podejrzewam dlatego. Także lecimy wsteczny. Idziemy tu nas, nie było nas tu, wszędzie już byliśmy. Czekajcie, wszystko? Wszystko. Dokładnie. Tu byliśmy. Muszę zerknąć na mapę, bo się przez chwilę pogubiłem. Tu będziemy szli, okej. Tu nas jeszcze nie było. Dobra, zrobimy najpierw... Tutaj mam arenę, wyzwanie. Ja sobie trzasnę chyba to wyzwanie. Za mało boli tu. A tam jest jeszcze obolit. Jak się do niego dostać? Tędy. Obolit mówię, Sylfion. Jamen. A tu? Aj, co za skomplikowana tutaj. A gdzie jest teraz ten? God damn it, what the fuck? Podejrzewam, gdzieś na dole trzeba było trzasnąć. Ja coś pominąłem. Dobra, na pewno tak było. Coś mi się kojarzy. Coś tam się jarzy w mojej głowie. A, tu jest. Dobra. No, nie, no znowu brak kasy. No many, nie ma zakupów. Oh, fuck, bałem się, że spadnę teraz na ryło. To co, zrobimy arenę, żeby było zabawnie? Czy nie robimy arenę? Robimy arenę! Czekajcie, mam gruntowny wzrost. Spróbujemy, że jakieś fajne zabaweczki wpadną. Dobra, robimy to. O, fuck, 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 fuck. To nie był dobry pomysł. Oh, fuck it. Czy tu są jakieś miejsca, do których mogę się... Jakby nie ma się co spieszyć specjalnie z nimi. Bo zaraz po ich śmierci pojawią się następni przeciwnicy. Warto tutaj zapoznać się z tą mapą. Ja tu się jeszcze pobawię z tym jednym. Kurde, ale nie ma żadnego trójkąta, żeby mógł sobie ciachać do góry. No, chyba specjalnie to zrobili. Jest to tu z Sylfionu porozrzucanego. Dobra, gin gnoju. Już leży i kwiczy. Zaraz będą się respić następni. Także nas... Nadejszła pora, żeby sobie ustawić dobrą pozycję. Dobra, panowie pudełki. Panowie pudełki niekoniecznie. Oj, pan. Pan niedobry kosmita. Oh fuck. Najpierw pan niedobry kosmita. Reszta w pakiet. Dobra, pan niedobry kosmita już zdech. Czekajcie, jak u mnie ze zdrowiem? U mnie ze zdrowiem całkiem nieźle. Ginąć, pedały. Dobra, czyli została nam jeszcze jedna chyba. Oh, fuck! Oj, tego nie przewidziałem. Z tymi gnojami się nie walczyłem, bardzo rzadko. Oni mają kuźwa taką nieładną manierę. Z tymi będzie trudniej, trzeba będzie się chować. Dobra, fuck shit. Spierdzielamy. Spróbuję się skoncentrować na jednym, zabić jednego, a potem drugiego. Żeby się jakoś... O, oni się tu, widzę, przemieszczają w niefajny sposób dla mnie. Wow. Nie, tak nie, panowie, gentlemen.
Tego jednego już mam prawie na widelcu. Zgniły pluj daje radę, ale teraz coś trochę słabiej. Czekajcie, ja mi zrobię... O, fuck. Cały czas zapominam, że... Dobra, jeden już zdech. King, noju. Nie ma szans ze mną. Jest ze mną numery, Brunner. Wszystko? I teraz jaka nagroda? No taka sobie bym powiedział. To tyle to wysiłku mnie kosztowało. Poczekajcie, może coś fajniejszego wypadnie. Paszczomiot, paszczomiota nie. Zielone. Zielone. Egzekucyjny pęd. Zabójstwa atakami wręcz na krótko zwiększają szybkość ochrony. No dobra, bierzemy. Eterzysko. Zielone, zielone. Paski nam się tutaj wydłużają. Jeszcze mam jeden zielony do zebrania. Czyżby to aby... Czekajcie, tędy się wydrepta stąd? Nie, a to jest ta... Dobra, wychodzimy i idziemy dalej. Jeszcze chwilę sobie pobiegamy po tym biomie. Nie było tak trudno. Najważniejszy pan kosmita został zabity. Nie pojawił się w liczbie mnogiej. A, trafiliśmy. Mam coś tutaj, jakąś kasiorę. Jest kasiora. Co ja bym se kupił, proszę państwa? Ja bym se kupił. Zapewnia bardzo szybko biegłość broni. Tu mnie na to nie stać. Adrenalinowa pijawka. Naprawia integralność. Kurde. Pociski kontrujące. Otrzymania trafienia powoduje, że skafander wystrzeliwuje pociski. Dobra, ja sobie zawsze biorę Sylfion. Chyba, że mam więcej kasy i mogę sobie poszaleć, to wtedy tak. Jak nie mam kasy, a najczęściej tak jest, że tu nie mam kasy, to nie szaleję. Aj, chłopaki. Źle, żeście trafili. A, to robalko. Ten robal. Dobra, nie ma go. Zgniły pluj zrobił swoje. Jeszcze coś? Miotacz elektroprętów. Nie, podziękuję bardzo. Co tam się stanęło? Wsiadamy do balonika. Balonik nas teraz przerzuci gdzieś. Uj, hej, hej. Gdzie teraz stepniemy dość daleko. God damn it, motherfucker. Oj, tu chyba byłem kiedyś. Tak, odwiedziłem tą lokację i tu jest dużo złych, bardzo złych kosmitów. Teraz dodatkowo jeszcze przyciechali mi te jakieś pułapki laserowe. Aj, no nie, nie lubię. Nie lubić. Nie lubić. Nie lubić. Nie lubić. Dobra, jestem. Wyglądało groźnie. Znowu ten pedał. O nie, chłopie. Jak ja mam sobie z tobą poradzić? O, on tak słabo reaguje. Oj, bo stanąłem dzisiaj blokłem. Słabo reaguje na te moje zielone. Nie wiem, chyba jest odporny. Ewentualnie on jak dostanie w czapkę, to on troszkę gorzej to znosi. Jak walę mu w skorupę, to chyba troszkę lepiej się... O jest, łeb już czerwony. No i dostałem, znowu się zdechłem. Dobra, zdechł. Zdechło mu się. No znowu paszczomiot. No zlitujcie się nade mną, no. Oj, teraz zrobię mi uciekło. Skandal balet. Czekajcie, wejdziemy najpierw tutaj. I znowu czerwone wyro. No nie siadam tutaj, nie, bez sensu. O, się obudzę, bo tak używam pół zdrowia mniej. A, jest! Gruntowny wzrost. No nie, kurde. Czekajcie, tu też mam jeszcze barierę. Oj, ulubione działka. O, fuck!
Coś tu obudziłem chyba. Ło, kosmita! Bardzo zły kosmita. Kosmito, nie. Gdzie jest tu kosmita? No, fuck it. Zabić gnoja. Ło, fuck. On dopiero dostał kilka strzałów podstawowych. Dobra. Ach, chłopie, nie ze mną te numery. Dobra, zrobimy sobie taką rundę. Gdzie on jest? Dobra, patnę sobie, bo ja nie wiem, jak go zabiłem, czy on... O Jezus, to są takie kuźwa męczące gnojki. Znaczy, to nie są gnojki, to są... rozrzut maja, kurde... Trzeba uważać, żeby nie zarobić. A, duży kawał sylfionu teraz nam wpadł w łapy. Przeciwnicy? Nie, tylko bolid. Już się bałem, że będzie dużo przeciwników do odstrzelania. Dobra, tam jeszcze mam. Fuck shit, dobra. No znowu rzutnik. To co ja chcę, to nigdy nie ma. No to chyba szkoda, że tak ma, to gra w tą grę. Rozrzucają się tylko tym, czego nie potrzebujemy. What the fuck? Co tu się o to obudziło? Trzeba było siedzieć w spokoju. Przeżył. Dobra, nie but. Nie ma. Mamy kolejne przejście do następnej lokacji. Oczywiście wpadamy. Co tu będzie? Jakieś dziwne odgłosy, nieładne. A, tam się rodzi jakiś ziomek. Ziomek, poziomek! Oh, fuck! Dobra, wypierdzielam stąd, bo ich jest dwóch. Tu się pomacamy, gościu. Dawaj, 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 dawaj. O, ale mi przywalił teraz. O, fuck, fuck. Dobra, dostał. No ale dałem się zaskoczyć parę razy, niepotrzebnie. Kula zenitu, no bierzemy. Tam jest chyba jeszcze jeden. Także zrobimy mu kuku. Dobra, kulka sylfionu. Sylfion mamy, wchodzimy. Nie, to był jeden czy dwóch? Mi się wydawało, że było ich dwóch. Drugi się chyba gdzieś skikrał. Okej. Okay. Pik, 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 pik. Dobra, chyba wszystko obciachałem, co miałem tu do obciachania. Z tego co widzę, tu nic więcej ciekawego nie ma. Idziemy na górę. Tu chyba coś będzie wyskakiwało niedobrego, bo tu mamy znowu niebieskiego bąbelka. Bąbelek znowu na gdzieś tepnie zaraz. Dobra, bąbelku, tepaj nas. Chyba nas bąbelek wyrzuci z powrotem. Oj, chyba jednak nie. No way! Wrzucił nas tutaj do bossa od razu. Dobra, spróbujemy dla rozrywki wykończyć bossa. Chociaż ten rodzaj broni na bossa to nie jest chyba najlepszy. Miły pluj. Na tego przynajmniej. Trudno, jak się dednę. I zakończymy odcinek w ten sposób. A może mi się uda. Teraz tak w ramach sportu, bez większej spiny. Uda się albo się nie uda. Mamy przejście do kolejnego biomu. Dobra. Robimy go. Co ja mam? Nic nie mam. Czy to jest dobry pomysł? No nie wiem. Aj, tutaj zawsze nigdy...
Ja pierdziele, nie! To była lipa, ale lipa to była, straszna. Tararara, tarara. Tamta lokacja mnie interesuje. Tu, tutaj umiejscowiona. Powinienem chyba się tu rozbujać i pyknąć w bok. Nie, no straciłem za dużo. Na jednym życiu go nie zrobię. Tu jest ten ptaszor. Kula zenitu. Dobra, robimy to. Próbujemy. On teraz tu se spał i teraz będzie się budził. I za chwilę będzie próbował nas zabić. Niedobry. Niedobry. Niedobry łopcy. Dobra, spróbujemy. Dobra, dawaj. O, fuck. O, fuck, 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 fuck. Ja nie wiem, czy właśnie działa na niego ten zgniły pluj. Chyba działa. Oj, dostałem. A nie powinienem. Jestem troszkę zaskoczony. Za dużo gadam, dlatego podczas tych walk z bossami to gadka nie jest mile widziana. Coś mi się ten kurde zryw. Nie zrywa. Tak powinien. Aj! Przywaliłem mu z tego mocniejszego. Dobra, dechło mu się. Ale ja muszę dawać od razu ten, bo... Okej, gdzie jesteś, gnoju? No dawaj, 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 dawaj! Oj, zarobiłem od bąbelka. Ale chyba od bąbelka lepiej zarobić niż od tej niebieskiej fali uderzeniowej. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Fuck shit. On teraz będzie robił te naloty słynne. Fuck. Gdzie jesteś, gnoju? Where are you? Gnoju, where are you? Fuck! Kurde, ale powiem wam szczerze, że zryw mam nieco upgrade'owany, ale jakoś mi się gorzej zrywa. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dawaj, gnoju, dawaj, dawaj, dawaj. Nie mam czasu. Teraz znowu będą naloty. Ja jeszcze bąbelkiem zarobiłem. Wow! Nie pamiętam, żeby on się tak aż tak odpalał. Won, gnoju! Nie no, zgniły pluj nie jest najlepszy na tego pajansiarza. Pustostrzał chyba by był zdecydowanie lepszy. Ujwaj, on mnie tu przemęczy. Kurde, alternatywny strzał by mi się przydał. Aja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 j. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, gnoju. No będzie biegał. Uuu, fuck, nie zauważyłem go. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Fuck! Kurde, teraz trzeba szybciej się orientować. Dobra. Chyba trzy razy ma takie rzuty. Where are you? Dobra, dostał. Ostatni pasek energii. Jak go pokonam, to będzie mistrzostwo świata. Ej, bąbelki, bąbelki. Teraz się pomieszałem trochę. Fuck. Miedzi tej mordy. Nie mam tego alternatywnego strzału.
Aj! Aj, ta fala uderzeniowa mnie wykończy. Fuck. Już mam ciemno przed oczami. Jeszcze troszkę, Zelina, damy radę! Nie daliśmy rady. A czemu ja się odrodziłem? Ja miałem kosmonautę? Ja nawet nie wiedziałem. Kuźwa mać! Wykończy mnie z kosmonautą nawet. Ja nawet nie wiedziałem, że mam astronautę kupionego. No, zaraz, nie wygram tego. Aj! Giń, pedale, giń! Zginął. Udało się. Ledwo, ale się udało. A widzieliście, że wszedłem... Osłona żywiczna. Podniesienie żywicy zapewnia osłonę przed następnym trafieniem. Nie było łatwo. Pomogło mi trochę to, że miałem astronautę. No, o czym nawet nie wiedziałem. Chyba, że miałem coś innego. Nie wiem, czemu się zrespiłem. Dobra, nieistotne. Ważne, że wygrane. Widocznie astronauta gdzieś tam tkwił w moich zasobach. Dobra, koniec biomu drugiego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się zastanawiacie, czy kupić grę, nie ma się specjalnie nad czym zastanawiać, ja wam serdecznie polecam z całego serca. Gra jest super, mega wciągająca, ciężko się oderwać, wymagająca, ma zajebisty klimat, także w dzisiejszym odcinku to wszystko. To był taki pojedynczy powrót wspominkowy do Returnala, także całej serii na pewno nie będę z tego robił. Także co, trzymajcie się, nara, cześć.